Cześć, tu Michał. Dzisiaj z Lenusią Czarusią pokażemy Wam naszą wyprawę jeszcze z maja 2020 roku. Lubimy lasy, tak? Tak? A największe lasy w okolicy Kalisza to Puszcza Pyska. Pyska. No, od Pyzdr. A. Pyzdrska. Mamy nawet filmik, można sobie obejrzeć. No i co? I pojechaliśmy do tego lasu i chcieliśmy się wybrać gdzie? Do lasu. Do lasu? Górki takie. Na górki i na rzekę, tak? Tak. Zobaczyć rzekę w lesie. I było fajnie? Super. No właśnie. Zobaczcie. Jak Lenka myślisz? My jak jeździmy na takie wyprawy, to nigdy nie wiemy jak daleko zajedziemy, ile mamy jeszcze czasu i czy damy radę. Ale 4 kilometry albo... Zrobiłaś już 7. 7 kilometrów. Po piachu. Robiliśmy po piasku. Gdzie jedziemy? Do kamieni. Nie do kamieni, tylko do tych Michałków. Jakich Michałków? No jak to się nazywa? Nie buntuj się ze mną. Jaki buntuj? To chyba... Teraz kilka faktów. Wyjechaliśmy z Nowolipska, jechaliśmy tak zwanym traktem. Ta trasa przebija czarną strugę, czy tam bawą, nie wiem, czy tam się różnią, jak to jest. Wiesz, że to się nagrywa, to nie było. Aha! Ja już zrobię to zdjęcie. Będziesz ciebie człowiek. Weź na Lujego zrób. Właśnie mnie to uda się, będzie ze mnie Wiecie, że tata jest Luim z Księgi Dżungli? No taka wielka małpa się nazywa Gigantopitek. No, ty Gigantopitek, zwijamy się, bo jeszcze jest kawałek. Daj picie, schowam ci. A my jesteśmy w środku lasu. W środku lasu? No. Z każdej strony jest po parę kilometrów, żeby się wydostać. Zrobi się ciemno, będzie noc. I co my wtedy zrobimy? No nic. Jak nic? Nie boję. A było zimno. To brrr. Jak byłem mały i dziadek mi opowiadał, że daleko w lesie są góry, to mu nie bardzo wierzyłem, wie, jak takie płaszczyzny tutaj u nas niziny, jakie góry. No i są. Wiecie, jak tata był mały, to lubiał się spinać, to dzisiaj lubi się wspinać. A jesteśmy w górach, nie? Tak! Ale jak ładnie. Dużo widać, nie? Tak. Wracamy? Co? Tak! Jest super tam na górze, mami! Wiesz, gdzie jesteśmy? Nad strugą. No prawie. A wiesz, jak się nazywa ta? Dobrze trafiłaś, bo to jest czarna struga. Czemu czarna? No taką ma nazwę ta rzeczka. No do spłynięcia jest za mało wody. Za płytka. Za płytka jest. Ale do kostek. Rzeczka w lesie to jest to, nie?
środku lasu, wracamy. Zostały nam gdzieś 3 km do Nowolipska przez las. No i potem. No, no i potem jeszcze kilometr czy dwa trzeba przejechać przez wieś samą, nie? No. Jak tam twoje pierwsze wrażenia po twojej pierwszej takiej wielkiej wyprawie? No wiesz, ja, pupa mnie bolała, też się zmęczyłam bardzo. Miałaś ochotę się tutaj położyć. Aha. A będziesz miała jeszcze ochotę ze mną pojechać, czy taka wyprawa to już jest koniec? Chciałabym pojechać jeszcze. Tak? I przeżyjesz takie zmęczenie? Tak. No to fajnie. To się najedz i wracamy. Tak? Tak. Tęki już trochę za dużo. A ja zmarzłam. To myślę, że dla mamy to jest za dużo.